Witajcie moi drodzy. Przed chwilą wróciłem z wycieczki rowerowej. Pojechałem do sklepu patronackiego Rometa, żeby zobaczyć, jak wygląda Wigry Classic. Tak, dwudziestocelowy składak. Przygotowując się do dzisiejszego materiału o składakach, chciałem zobaczyć, jak wygląda Wigry. No bo czymże dzisiaj zajmujemy? gadżetem na miesiące jesienne, a może nawet zimowe, czyli rower do jazdy miejskiej. Uważam, że nie ma niczego lepszego na miasto jak składak. Sam używam składaka od wielu, wielu lat i dzisiaj chcę Wam pomóc wybrać idealny składak dla Was. I skupię się tutaj na trzech składakach, właśnie na Wigrach, na Dachonie i na składakach z Decathlon. Na składakach, które mają koła 20-calowe, bo w moim przypadku i w mojej opinii są to najlepsze składaki. No więc Romet, ten składak z którym miałem dzisiaj przyjemność zakolegować. Może go tutaj pokażmy? na większy ekran. Zdjęcie niewielkie, natomiast zdjęcie jak zdjęcie, składaki wszystkie wyglądają bardzo podobnie, natomiast ważne tak naprawdę jest to, co w nim jest. I to, co mnie urzekło, po pierwsze, to to, że on ma przerzutki schowane w tylnej piaście, to jest taka trzybiegowa przerzutka Nexusa. Jeździłem tym rowerem w, takim, w takiej bieżni, w takim wybiegu sklepowym i powiem Wam, że jak na zajazdy po mieście, moim zdaniem te przerzutki będą się świetnie nadawać, a ich ogromnym plusem jest to, że nie wisi wam i na zewnątrz w tylnej części roweru, po prostu macie schowaną przerzutkę. Poza tym ten rower też w przedniej piaście ma dynamo, czyli to jest takie dynamo w piaście, które Zapala Wam przednie i tylne światło w czasie, jak kręci się przednie koło. Bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. Także moje wrażenie, jeśli chodzi o Wigry Classic, są bardzo pozytywne i, rzekłbym, nawet już uprzedzając prezentację kolejnych rowerów, o których chcę Wam dzisiaj powiedzieć, że prawdopodobnie będzie to mój następny składak. A gwoli podsumowania zebrałem te informacje tutaj na jednym ekranie na plus. No, na plus jest moim zdaniem cena, to znaczy on kosztuje katalogowo około 2000 zł. Ja widziałem, że w niektórych sklepach sprzedają go za około 1500 zł. No, za 1500 zł. Składak z takimi akcesoriami, czyli z takim porządnym oświetleniem, z takimi przerzutkami, to mi się wydaje, że to jest bardzo dobra cena. I to, co mnie zawsze gdzieś tam przyciąga do kupowania produktów, to to, że jest Polska Marka. To znaczy, chcę wspierać polski biznes i cieszę się, że mógłbym kupić. Polski produkt, bo Romet nie tylko z nazwy jest polski, ale te fabryki, które produkują te rowery Romet, czyli na przykład Wigry, są, są po prostu w Polsce, także to jest też duży plus tego roweru. Natomiast staram się tutaj w obiektywny sposób prezentować na kanale informacje i oczywiście... Muszę też zwrócić uwagę na kilka mankamentów. Także, jeśli chodzi o Wigry Classic, no przede wszystkim widać, że producent reaktywował ten brand, tą markę Wigry, ale dopiero nabiera doświadczenia takiego UX-a, User Experience, to znaczy, w porównaniu z innymi markami, no tu jest kilka rzeczy, które rażą, które gdybym ten rower kupił, to od razu musiałbym sam poprawić. Po pierwsze, długość tycy, czyli tej rurki pod siedzeniem. Jest za niska. Ja mam 1,80 m i nie byliśmy w stanie w sklepie podnieść jej bezpiecznie tak wysoko, że miał komfort jeżenia. Po prostu musiałbym pierwszy zakup po kupieniu tego roweru, to po prostu musiałbym kupić nową sztycę, także to jest ogromnie do patrzenia. Czy ten rower był prawdopodobnie w taki sposób narysowany na desce kreślarskiej przez projektanta jak dla dziecka, prawda? nie dla mężczyzny, który ma 1,80 m. Poza tym też regulacja wysokości siodełka, tak? Jest to na klucz imbusowy. W porządku, w normalnym rowerze szosowym, turystycznym jest fajnie. W Powinno to po prostu być takie szybkie zapinanie, żeby ten rower szybko złożyć na mieście. Też składanie tego roweru, oczywiście jak w składach, składa się na pół, natomiast w innych markach jakieś magnesiki są itd. i tak dalej. Tutaj można by coś poprawić w takim wrażeniu używania składak, ale mówię, to są drobne mankamenty, to mnie nie ostraszyło od tego, żeby nabyć Wigry Classic, ale, ale wskazuje na to. Plus no, jest brak regulacji wysokości kierownicy. To nie jest jedna marka, która tego nie ma, ale znam markę i zresztą mam inny składak w domu innej marki, który ma regulację wysokości kierownicy, to ułatwia, szczególnie jeżeli jesteś osobą wyższą. I też trzeci minus, minus, który łączy wigry też z innymi składakami niektórych marek, to to, że tutaj. Maksymalna waga rowerzysty to może być 87 kg, a precyzyjniej to rowerzysty razem z bagażem, dlatego że zgodnie z warunkami gwarancji, maksymalna waga to jest 100 kg rower, plus rowerzysta plus bagaż, a rower waży 13 kg. Także to są te trzy minusy, na które warto zwrócić uwagę, których warto być świadomym w momencie, gdybyś się decydował i się decydował na składak wigry. Ale tak jak mówię. Bardzo mi się Robert podobał, bardzo mi się dobrze nim jechało i myślę, że jest to dobry wybór. Natomiast chciałem Wam dzisiaj zaprezentować trzy składaki, z którymi miałem do czynienia. I drugim składakiem, który Wam zaprezentuję, to jest składak firmy Dachon. Firmy amerykańskiej, tajwańskiej, trudno jest im powiedzieć tak, w tych materiałach marketingowych Dachona, to tak. Troszkę wynika jakby to była firma tajwańska, trochę amerykańska. Na, na moim dachonie jest naklejka z flagą amerykańską, także trudno mi tutaj dokładnie powiedzieć, czy to amerykański, czy, czy tajwański. Mniejsza, mniejsza o to, tak naprawdę ważniejszy jest sam rower. No i rzućmy tutaj okiem właśnie na dachony. Ja tutaj korzystam z witryny. Rowery stylowe, czyli to jest że wrocławski sklep, który sprzedaje rowery, czy sprzedawał, czy będzie sprzedawał, może, bo w tej chwili jednym z bankamentów Dachonu w Polsce jest po prostu ich bardzo trudna dostępność. I chcę zwrócić Waszą uwagę, jeśli chodzi o dachony, na dwa modele. Jeden to jest dachon Mariner D8, to jest ten, którym ja jeżdżę, a drugi to jest dachon hit. Dlaczego tutaj będę wskazywał na dwa modele? Dlatego, że ja z jednej strony używam dachona Marinera D8. Ale z drugiej strony ten Mariner D8 ma dużo w tej wersji europejsko-niemieckiej. Ja kupiłam krotnie wersję niemiecką cech takiej co inny hit, ale mniejsza, mniejsza o to. Rower firmy Dachon, Dachon, Deichon, jakkolwiek się nazywa tą firmę, to jest produkt takiego producenta, który mówi, że po świecie jeżdżą po prostu już miliony ich składaków. Oni twierdzą, że 5 milionów składaków dachom było już zrobionych i to jest ważny argument, to znaczy zrobić dobrego składaka nie jest tak prosto, natomiast skoro oni już wyprodukowali 5 milionów, to gdzieś tam widać, że jest duże doświadczenie z ich strony. I gdy tutaj spokusiłem się na takie doświadczenie i podsumowanie tych moich wrażeń, jeśli chodzi o tą firmę, to przede wszystkim to, co mnie skierowało w takim pierwszym odruchu do tej marki, to było to, że szukałem roweru, który, którego producent deklaruje, że nie ma problemu z tym, jeżeli rowerzysta razem z bagażem będą nieco więcej ważyć. Czyli, tutaj w przypadku tego Marinera D8, oni deklarują, że rowerzysta z bagażem to może być 105 kg, natomiast w przypadku roweru HIT, który jest jeszcze specyficznie wzmocniony, nawet 137 kg. To jest yy, ważna informacja, plus. System zapięcia ramy. Tutaj jest taki ciekawy system gdzie zarówno w Marinerze, jak i w Hicie rama jest zapinana na takich ząbkach, te ząbki na siebie nachodzą, plus tutaj widzicie na tym zdjęciu e, Hita taką linkę stalową, która jest e, tutaj na dole. Tej linki nie widać w tej katalogowym, globalnym Marinerze D8, natomiast w tym z kolei Marinerze, który tutaj jest sprzedawany, który jest na stronie Rowery Stylowe, czyli ten, który jest na rynek polski i niemiecki, jak skrojony z rynku niemieckiego, też jest ta linka stalowa. I ta linka stalowa tworzy takie Taki trójkąt, który dodatkowo wzmacnia ramę. I to jest podobno jeden z ważnych powodów, dla których te rowery mariner są w stanie po prostu wieść. Cięższego rowerzystę z bagażem. No i to, co mówiłem, no doświadczenie producenta, te lata produkcji, miliony produkowanych rowerów, się wydaje, że jest to ważny argument. Natomiast, no nie ma co ukrywać, jest to rower dużo droższy od tego, o którym mówiłem wcześniej. Skoro mówiłem wcześniej, że w Wigry Classic możemy kupić za 1500-2000 zł, no tutaj Mariner D8 to jest około 3500 zł. Mar Dachon Heat to jest około 3 3200 zł. Także no są to stosunkowo drogie rowery, jeżeli ktoś potrzebuje. Rower składany, żeby jeździć im codziennie, na przykład do pracy, w porządku, jeżeli bardzo okazyjnie powie sobie jej, to jest dość, um, dość wysoka cena. No i dostępność w Polsce. Znaczy, z jednej strony mówię, fajny rower, pokazuję wam tej stronę rowerów stylowych, a nawet właściciel tego sklepu, rower stylowy, mówi, panie Bernardzie, no możemy się kiedyś spotkać, ale już te rowery będą, no bo Dacho ma problemy tak naprawdę tutaj z łańcuchem dostaw. Nie ma tych rowerów w tej chwili w sprzedaży. E, drogie są też akcesoria, to znaczy te oryginalne akcesoria. Czy jakieś kosze, wieszaki i tak dalej do roweru Dachon są stosunkowo drogie, to też warto wiedzieć. Czyli to, to nie jest tani rower. Nie jest to też najdroższy, też nie mówię o jakichś najdroższych rowerach z najwyższych półek, ale faktycznie jest to rower, który ma swoją cenę. Także to jeśli chodzi o tą drugą markę. Natomiast ja Wam powiedziałem, że tutaj wskażę Wam tak naprawdę rozwiązanie, czy podpowiedzi, jeśli chodzi o te trzy kierunki, Wigry, Dachon czy Decathlon. No to w takim razie rzućmy okiem na Decathlon. Rzućmy okiem i na stronę Decathlonu, ale rzućmy też okiem na konkretny ich model. Tutaj na ich stronie jest rower, który ma symbol, nazwę BT. Between Fold 560. Jeżeli mu się dobrze przyjrzałem akcesoriom, to moim zdaniem jest to bliźniaczy model do wycofanego już ze sprzedaży roweru Tilt 900, którym ja jeździłem przez dwa lata. Także Dlatego tutaj mówię Wam Decathlon Tilt 900 doowanym przez Between Fold 560, bo to nie jest ten sam rower, ale jest bardzo, bardzo podobny i doświadczenia użytkowania będą bardzo podobne. To jest rower, którego używałem przez dwa lata. Wygodny, bardzo dobrze wykończony i mogę powiedzieć, że z czystym sumieniem ten rower mógłbym Wam Polecić. Natomiast, no, podobnie jak było w przypadku e, tych innych rowerów, który, które wam pokazywałem, także e, tutaj pośkusiłem się na takie pewne e, podsumowanie i powiem Wam tak, przede wszystkim ogromny plus, ogromny plus Tilta 900, czy tego nowego Folda 560, to jest wsparcie gwarancyjne Decathlon. No To oczywiście nie tylko rowerów, ale wszelkich produktów. E, I no, ja powiem Wam, że ja jestem oczarowany tym, jak jestem traktowany przez Decathlon, jak są moje sprawy, załatwiane. Ci z Was, którzy oglądają na bieżąco materiał na moim kanale, wiedzą, że ja się rozstałem z moim tiltem. Tam był problem w zapięciu ramy, ale firma Decathlon zwróciła mi pieniądze. Bardzo się porządnie zachowywali. Teraz standard wykończenia tego roweru. Naprawdę Miło się tego roweru używa, takby te, te drobiazgi, które tam widać, czy to, jak jest kierownica, wykończona siodełko, te wszystkie elementy naprawdę to jest te miłe, to jest, to jest ładne. Oraz Decathlon chwali się często, jeśli chodzi o swoje produkty, rowery, że to, co puszczają na rynek, jest wynikiem testów, eksperymentów, pracy ich zespołu designerów, którzy są użytkownikami, sportowcami. I ja mówię, że tak faktycznie jest. To znaczy, to, jak się ten rower składa, jak się go transportuje, co się gdzieś tam przekręca, żeby założyć magnesik tutaj? Jak się składa kierownicę, co z czym schodzi i tak dalej, widać, że to jest dopracowane. Tak? Dla mnie tutaj ten UX, User Experience tego roweru, doceniam bardzo wysoko. Natomiast no, mankamentem jest to, co jest też mankamentem, gdy mówiłem o wigrach, czyli brak regulacji wysokości kierownicy, bo w rowerach Dachona mogłem sobie regulować wysokość kierownicy, tutaj w przypadku rowerów dekatonowych, składaków dykatlonowych Podobnie jak w przypadku wigry, nie można regulować wysokości kierownicy. Podobne ograniczenie, jeśli chodzi o wagę rowerzysty, tak? Tutaj gwarancja czy instrukcja podaje, że maksymalna masa rower plus rowerzysta plus bagaż to 100 kg, czyli sam rower waży 12 kg, czyli no rowerzysta może maksymalnie tutaj mieć 88 kg. No jeżeli na przykład z bagażem 5 kilogramowym, to powiedzmy 83 kg, to warto mieć na uwadze. No i nieszczęsny system zapięcia ramy. Tutaj ta rama w rowerze dekatlonowym jest. Składana jest aluminiowa rama, i zapięcie jest plastikowe, i to jest moim zdaniem ta pięta Achillesowa. Szczególnie, jeżeli tym rowerem dużo jeździsz, jeżeli go obciążasz. Ja tym rowerem dużo jeździłem, no i moim zdaniem tam gdzieś ten mankament był. Także to, to ten, można powiedzieć, czy drobiazg, czy nie drobiazg, ale ten minus tego roweru. No to podsumowując, który w takim razie rower bym polecał, czy. Tutaj warto myśleć o rowerze Wigry, Dachon czy Decathlon, jeżeli szukamy składaka na te miejskie jesienne, może nawet zimowe miesiące, ale potem też latem można jeździć. Ja jestem tutaj ogromnym pasjonatem składaków, bo uważam, że to jest najlepsza forma poruszania się po mieście, dlatego, że gdy potrzebuję gdzieś podjechać, ja tym składakiem, jeżeli na przykład do kogoś idę, do biura jakiegoś znajomego i mogę sobie pozwolić, żeby zabrać ze sobą, nawet go nie muszę zapinać, składam go, gdzieś zostawię go w recepcji, czy pod biurkiem, jeżeli gdzieś pogoda załamie, mogę go złożyć, wpakować w pokrowiec, przejechać tramwajem, czy autobusem, jakby to ze składakiem nie ma problemu. Z klasycznym dużym rowerem to zwykle jest wyzwanie, to nie jest takie proste i to nawet się nie powinno jeździć komunikacją miejską z dużymi rowerami, bo to więcej kłopotów powoduje dla pozostałych użytkowników. Także tutaj no, w takim razie Wigry, Dachon czy Decathlon moim zdaniem każdy z nich jest godny polecenia tak jak mówię, jest wielce prawdopodobne, że jeżeli z jakiegoś powodu musiałbym się rozstać z moim Dachonem, Marinerem D8, to jest wielce prawdopodobne, że moim kolejnym składakiem będzie Wigry, będzie Wigry Classic, Szczególnie do jeżdżenia po mieście, gdzie nie potrzebuję bagaży, nie potrzebuję sak, wywieszać na tym rowerze. To wtedy ten limit tych mniej więcej 85 kilometrów, 85 kilogramów w zupełności mi wystarczy i mi się daje, że to jest rower godny wyboru. Szczególnie jeżeli szukasz rozwiązania w miarę taniego, to znaczy, wtedy wydasz, szukając tego roweru 1500 zł, dokupisz pewno za kilkadziesiąt złotych jeszcze sztycę, żeby ona była nieco wyższa. I masz to wszystko załatwione, a te akcesoria są bardzo dobre, czy jak w moim przypadku, gdy ja w tej chwili się wybieram na taką dłuższą wycieczkę wielodniową rowerową w Andaluzji, no to ja tam jadę z Dachonem, bo ja będę przy bagażniku, miał przypięte sakwy, więc tego wszystkiego poza mną i z tym wszystkim będzie troszkę, troszkę więcej niż 80 kilka kilogramów i wtedy ten, ten, ten mój Dachon spokojnie sobie da radę z takim obciążeniem, także jeżeli potrzebujesz roweru, którego będziesz, którego będziesz troszkę bardziej obciążać, to wtedy warto spojrzeć na, na markę Dachon. No i Decathlon jest tak pomiędzy, prawda? To znaczy, to są to są dobre rowery, znowu to są rowery, których nie należy za bardzo obciążać. Standard wykończenia jest moim zdaniem wyższy niż w przypadku wigry, aczkolwiek te akcesoria nie są aż tak można powiedzieć, językiem młodzieżowym wypasione, czyli tutaj wigry mieliśmy to Dynamo w piaście, mieliśmy... Tutaj też te dobre przerzutki w piastrze, jakby no tego w dekatlonie nie masz, w tym modelu dekatlonowym, ale masz ładnie wykończony rower, który kosztuje około 2,5 tysiąca, 2400, 2500 zł, także więcej niż Wigry. Także to są te moje trzy rekomendacje. Można powiedzieć, każdego z nich rekomenduję, a już w szczegółach no to widzieliście plusy i minusy. I możecie sobie tutaj zdecydować, wybrać. To tyle, co miałem dla Was na dzisiaj. Zachęcam do komentarzy, do dyskusji na ten temat, tutaj na dole pod tym filmem. Jak widzicie, mówię o rowerach, które są tradycyjnymi rowerami to znaczy nie są elektrycznymi, bo ja uważam, że. Tak dużo spędzamy czasu siedząc gdzieś przed komputerami w pracy, że warto się poruszać. Niekoniecznie potrzebujemy w mieście, jeżeli to nie jest konieczne, wspomagania elektrycznego w rowerze. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się i pogodnie Was pozdrawiam. Do zobaczenia.